Możesz wycierać? Otworzyć? I do pracy. Mieliśmy, ale po prawdzie. Także, to jest piękne. Także następną osobą to był fotograf, który robi zdjęcia, który mnie zapraszał. Rafał Potelski, który już sfinalizował właściwie to, że zdecydowałem się na robienie wystawy w Kamienicy Polskiej. A wziąłem się tu stąd, że ja się tutaj wychowałem w Kamienicy. Od najmłodszych lat mieszkałem właśnie tutaj, na samym końcu Kamienicy Polskiej. Był taki dworek, no taki podobny do dworku trochę było. Tam mieszkałem z rodzicami, tam mieszkali jeszcze państwo Kołodziejczykowi z synami Zetkiem i Andrzejem. No i mieszkał dyrektor Marzec, który się później wyprowadził, a wprowadził się doktor Wnuk. To państwo może niektórzy znają doktora Wnuka. A w podwórku, gdzie mieszkałem, to mieszkali między innymi pani Badorowa, która była babcią, Henka Leszczyńskiego. Prababcia, tak. Badorowa, Henka, Basi Leszczyńskiej, która też tu przyjechała, z czego się bardzo cieszę. Julka Cianciary na przykład. To już babcia. Proszę? To już była babcia. Babcia, no babcia, tak, Julka Cianciary. Ale mówię, takie grono Wagnera, to ja też przecież, bo to rodzina. I ja tutaj chodziłem do szkoły podstawowej, całą szkołę podstawową. Moją wychowawczynią była pani Irena Komar. Może pewnie którzy pamiętają. A do kościoła w kościele z kolei służyłem do mszy, także... Stąd licznie mieszkańcy naszej gminy też tutaj przyszli, żeby pamiętać też te czasy. Tu jest też syn pani Komar, na tym zdjęciu, które tam jest. Mieszka w Stanach Zjednoczonych, też jesteśmy bliskich w takich kontaktach do tej pory. Tak, żyje, mieszka w Sumi, w Stanach. Mamy kontakty. No i to było tak, skąd ja się w ogóle tutaj wziąłem. A jeśli chodzi o malarstwo, to malarstwo rozpocząłem gdzieś w latach pod koniec 70. Ja już pamiętam, byłem u jednego z moich kolegów, którego spotkałem namalowany obraz właśnie taki ręcznie namalowany. Nie jakaś reprodukcja, ale tak mi się spodobał, to sobie pomyślałem, że może ja sam spróbuję. I spróbowałem. Pierwszy mój obraz był czarno-biały, bo nie miałem zielonego pojęcia, bo ja się nigdy nie uczyłem malować ani rysować. I pierwszy był czarno-biały. Namalowałem taki akt klęczącej kobiety i byłem nim zachwycony, bo wisiłem w domu. Pamiętam, że przyszedł mój kolega, ja się mu pochwaliłem, namalowałem taki piękny obraz. A on się spytał, co to jest. Ja mówię, że to jest akt klęczącej kobiety. Widzisz to? Nie widzi. No więc ja uklęknąłem tak, jak ta kobieta klęczała i tutaj, teraz widzisz, no nawet nie widzi. Także mnie to trochę zdeprymowało, ale pomyślałem sobie, że jak ja dołożę koloru, to coś może z tego zacznie wychodzić. No i zacząłem właśnie malować farbami olejnymi. I długo się bawiłem tymi farbami olejnymi. Wszystko dochodziłem sam, bo łącznie od Blechramu samemu się robiło, teraz można kupić za parę groszy, a kiedyś trzeba było sobie zrobić takie coś. Także później przeszedłem, przeglądając kiedyś internet, napotkałem piękny rysunek, który zrobił, tutaj mam go właśnie, tu jest taki słon, Nguyen on się nazywa. To jest wietnamski malarz i rysownik, bardzo wzięty i znany w tym świecie malarskim. I zobaczyłem, że właśnie tak pięknie narysował i zacząłem próbować tak, jak on to robi. Ale w ogóle mi to nie wychodziło. Na kartonie takim białym rysowałem. Kupiłem sobie nawet takie właśnie pastele. Rysowałem tymi pastelami, ale to nie było to. I postanowiłem spytać jego.
A w związku z tym, że nie znam języka angielskiego poprzez tłumacza internetowego, nawiązałem z nim kontakt, wysłałem mu moje rysunki i spytałem, co ja się narobię. No i właśnie od tego się zaczęło. On mi wytłumaczył, że przede wszystkim używał złego papieru. Użyj dobry papier, dobre kredki i wtedy zacznę z tego coś wychodzić. I tak zrobiłem z tym, że to był taki papier Sennelier, który nie można było wtedy dostać jeszcze u nas w Polsce. Można było za dolary i za euro, ale wyszedł później taki papier, który można już było kupić, nazywa się Pastelmat i na tym, on ma taką strukturę dosyć dziwną, bo on ma taką strukturę papieru ściernego. I on jest bardzo fajny, z tym, że ci niesamowicie ścierają się kredki na tym papierze. No bo to tak jakby kredką po papierze ściernym rysował. Z tym, że ten papier charakteryzuje się tym, że można położyć dużo warstw jedna na drugiej. A można zrobić nawet do 16, no 12 warstw jedna na drugie można położyć. Ale to już są takie szczegóły, które ja dochodziłem, kurczę, krok po kroku. No i uczyłem się tego, ale sprawiało mi to przyjemność. Jeszcze jak narysowałem i puściłem to w internecie i się spodobało komuś, no to byłem cały happy. I tak właśnie zacząłem rysować coraz więcej. Są te obrazy, które tutaj są. Możecie Państwo obejrzeć. To są kopie, szanowni Państwo. Te u góry to są kopie, a te na sztalugach to są oryginały. A kopie dlatego, żebyśmy mogli cieszyć nasze oczy i dusze. Jak ja wyjadę. Jak powinien nas opuści tutaj, tak? Bo ja zostawiam te obrazy na miesiąc czasu tutaj u Państwa, no a później. Niech inni nie cieszą oczy swoje. Dokładnie. No fajnie, ja się bardzo cieszę, że tu właśnie Marysia, moja koleżanka z klasy, którą nie widziałem 60 lat, nawet 61. Waldek Strąg, którego kurczę też chyba od tamtego Waldek nie widziałem, z kim wzięliśmy. Słucham? 60 lat. Także bardzo się cieszę, Heniu Leszczyński przecież, ale z Henkiem to się częściej widziałem. Basię też pewnie nie widziałem. Wyższe później zaznaczy, że się nic nie zmienia. Ja się zapytam, jak ile czasu Pan poświęci, żeby taki pomysł narysować? Tak, bo to jest różnica. Ja też się dowiedziałem o tym, że ja nie maluję, tylko rysuję. Maluję się pęcznem, podobno rysuję. A ile ja poświęcam czasu? Mniej więcej 2-3 tygodnie. Z tym, że ja rysuję dziennie mniej więcej około 1,5 godziny. Ale parę naraz różnych, nie, jak odchodzi pan? Nie. Ja muszę się jednym i... Ale ze zdjęcia przychodzę? Ze zdjęć. Tak. Zdjęcia, które wyszukuję sobie, takie, które no, coś sobą prezentują według mnie oczywiście, chociaż to jest subiektywne takie odczucie, ale które wyszukuję sobie w internecie. Muszę też bardzo uważać, jak już wspominałem, żeby nie malować to, co tylko mi się podoba, bo niektóre obrazy mają zastrzeżone prawa autorskie. Ja nie mogę tak wszystkiego malować, bo ktoś może mi oskarżyć, że ja jeszcze puszczam w internecie i mogę mieć problemy. To dużo. Także ja niektórych osób, takich jak Damiński, który tutaj też jest, to musiałem do niego pisać i prosić o zgodę. I ci, co wyrażą zgodę, który obraz był pierwszy? Pierwszy. Ja, to klęczące to było w Woleju, ale ty? Nie, to nie pamiętam. Tam są na nich, jak będą Państwo oglądać, są daty. Kiedy one powstały? Ale ja są w krzyżę moim, bo to jest od... Tam jeden pierwszy, jest dla mnie bardzo ważny. Więc tak, byłeś małym chłopcem, odrzuconym, niepotrzebnym wnukowi. A stało się tak, że to ja spotkałam cię. Los tak chciał, jedno spojrzenie i ta pierwsza myśl. Jesteś już inny. Nikomu cię nie odwraca.
pokochałam już w całym sercu. A dzisiaj dziękuję Ci za wiele wspaniałych razem przeżytych lat. To Ty osuszyłeś moje łzy. To Ty nauczyłeś mnie, jak dalej żyć. Dziś wdzięczność i duma przepełnia mnie, że jesteś przy mnie każdego dnia. Taki mądry i dobry. Dziękuję za Twoją opiekę, dobre słowo, za długie rozmowy, zwierzenia, że dzięki Tobie wnukami mogę cieszyć się. Moje najdroższe skarby zasłonili sobą cały mój świat, przepełniony miłością do Ciebie. To do mojego syna jest. To już jesień życia. Weszła tak niespodzianie. Zapukała do serca drzwi, nieproszona, niechciana, zagościła na lata i dni. Przyszła z 7 głosem na stronę, piesząc marszczką i lękiem, jak dalej żyć, z tęsknotą za młodością, została i jest przyjaciółką do dziś. Od dziś zachwalała swoje zalety, wad żadnych nie widziała, a ja uwierzyłam jej. I nie straszne mi już dalsze życia dni. Jestem jak wiosenny wiatr. Rozganiam myśli złe. Cieszę się każdą chwilą, bo moja dusza młoda wciąż wyrywa się. I wiosna nadal nie opuszcza mnie. Listopadowa noc, listopadowy wieczór. Listopadową porą i wieczorną ciszą odżywają mnie pokoje. Zamykam oczy, a w głowie kłębią się sceny minionego dnia. Zostają w pamięci i nie dają spać. Troska o drogi bliskich napawa mnie lęko. A kiedy patrzę na świat, jak traci na wartości, prawda, godność, szacunek i honor, mam obawy o przyszłość naszej egzystencji. Listopadowy wieczór ma swój udział, i wpływ na zamęt. Już późno. Zacznijcie powoli wstąpić. Z nadzieją jutro będzie pięknie. Jutro będzie dobrze. Teraz następny. Zainspirowałam się piosenką Kate Bush. Pewnie nie znają wszyscy. Jest taka piosenkarka. Ona napisała piękną piosenkę i słowa wśród aniołów. I ja po prostu na ten temat napisałam. Tylko anioły wokół mnie wysłuchują moich skarg, jak bliscy przyjaciele, zawsze przy mnie są. A ty myślisz, nikogo tam nie ma. Mówisz, wokół nas pustka, a otoczeni nas anioły. Wiem, co masz na myśli. Magia, wymyślone światy. Więc jak to jest? Widzę i czuję, jak wokół mnie tańczą anioły. Mrugoczą jak lustra w słońcu. Niosą mnie ponad chmury, ale Ty o tym nie wiesz. Jeśli potrzebuję wsparcia, mówią, zawołaj, złóż zmęczony świat w nasze ramiona, połamany śmiech u stóp. Widzę wokół siebie anioły, a Ty myślisz, nikogo tu nie ma. Mówisz, wokół nas pustka, ale nie wiesz tego, że jeśli poczuję taką potrzebę, przywoła mnie, przypłyną z morską falą i wiatrem moje anioły. Zapadam w sen, ruchome piaski wciągają mnie do świata iluzji. Obrazy dnia zmieniają kształt, czasem strach ogarnia mnie. Odchodzę, potem kocham najpiękniej i spadam na dno nadziei. Nagle znika ułudny świat, znoszę się ku niebu, tam czeka dzień i spokój duszy. Uśmiecham się i wracam w realny świat. Ranek słońcem mnie wita. Gdzieś ulotniły się moje ruchome gwiazdy. To jest. Skazani na porażkę. Skazani na porażkę wciąż walczymy o pokój na świecie, o sprawiedliwość, prawdę, zielony ład, życie na ziemi bez głodu, ale czy istnieje taki idealizowany świat, o którym marzymy? Pokój to słowo wyrzute, powtarzane dziesiątki razy, ale czy odnosi jakiś skutek? A może gdyby działać wspólnie, razem naprawiać świat, w pojedynkę nie pokonamy naszych wiatraków i chociaż walka nie ma szans powodzenia, zostaje wiara i nadzieja. Więc zaczynajmy od nowa,
i od nowa naszą walkę z wiatrakami. Napisałam jeszcze taki wiersz, trochę śmieszny może. Śmieszny, ale po prostu tak czuję. Krzysita napisałam. Wciąż słyszymy. Bla, 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 bla. Sączą się mandrony z mediów, komentarze quasi-mądrych, gadających umów. Piszą, mówią, pouczają, banialuki powtarzają. Bla, 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 bla. Nie mówię nie, słuchać należy, lecz nie da się zwieść. A wiadomości dnia, bla, 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 bla. Przesiać przez Krzysita, Sokratesa metodę powielać, pożyteczność, prawdę i dobro. Wtedy straci na wartości. Ukryta ich myśl pustka. Bla, 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 bla. I troszeczkę w innym tonie, w takim, można powiedzieć, delikatniejszym. Młody winarz, młody winarz. Ona naiwna, on dojrzał, sączą powoli czerwone winy. Ta świeżość zbudowana w ogóle, lekkością i zapachem winogron rozlewa się po całym ciele. W żyłach krew szybciej płynie. Ona zarumieniona, odurzona winem, pompięknymi słówkami odwagi. Jesteś jak młode wino, przelicza. Taka soczysta, pachnąca owocami. Ona wierzy, to nie w oceanie uczuć. Zaklęty w młodej winie. To jest najnowsza twórczość Pani Elżbiety. Jeszcze nigdzie nie wydana. Więc mamy taką przyjemność słuchać tej najnowszej. Wydałam, ale to jest akurat najnowsza ten wiersz, można powiedzieć. No i jeszcze jeden, no też smutny. Ja powiem tak. My tutaj oczywiście planujemy jeszcze spotkać się z twórczością Pani Elżbiety. Tutaj Pani Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej na pewno nam zorganizuje jakieś przyjemne spotkanie. Myślę, że muzeum, jak się uda, też na pewno coś też organizujemy. I myślę, że wtedy poznamy więcej. Na pewno można zobaczyć sobie tam na stoliku, są książeczki, książki napisane przez Panią Elżbietę. Wspomnienia, tak, i są, jest też to mini wiersze. Są wierszy Pani Elżbiety. A w internecie można je wszystkie kupić. Można kupić w tych księgarniach internetowych. Także zapraszam. I rzeczywiście już ja mogę tu najważniejszy Ale bardzo nam jest miło. Chętnie spotkamy się jeszcze.